Dzisiaj przed nami bardzo ważny temat. Temat granic dla mnie w moim odczuciu jest taką kwestią, która może zmienić wszystko. Tak jakbyś zaczynał żyć w zupełnie innym świecie, na nowo, z nową energią. Pierwsza rzecz to jest rozpoznać swoje granice. I czasami, gdy żyjemy bez tych granic, to nawet z tym mamy tutaj problem. My czujemy to nasze wewnętrzne nie. Nasze ciało nam daje bardzo wyraźne sygnały. Często jest tak, że my nie odpowiadamy na to nie. I wtedy bardzo często jest tak, że nie znamy swoich potrzeb, dlatego że temat potrzeb i granic jest bardzo ściśle ze sobą związany. Jeżeli nie masz granic, to nie znasz swoich potrzeb, nie respektujesz ich, projektujesz spełnianie swoich potrzeb na zewnątrz bardzo mocno. Masz to przekonanie, że twoje potrzeby mogą być wyłącznie rozpoznane i zaspokojone z zewnątrz. Życie bez granic to jest życie w nieszczęściu. To jest życie w nieprawdzie. To jest życie w ciągłym, takim wewnętrznym zaprzeczeniu. To jest życie w nieustannym konflikcie wewnętrznym. Życie bez granic jest życiem osoby zależnej, która tworzy takie zależne relacje. Życie osoby bez granic jest takim życiem, jakbym była domem bez okien i drzwi. Każdy może wejść, zostać tyle, ile chce. Nie ma wpływu na to, kto wchodzi w moją przestrzeń. Co w tej przestrzeni zrobi? To jest życie pozbawione tak praktycznie zupełnie takiego poczucia bezpieczeństwa. Osoba bez granic próbuje sobie to zastępować innymi substytutami. Osoba bez granic często jest osobą, która bardzo chce kontrolować, która ma różne takie obsesje, kompulsje, bo musi gdzieś sobie to bardzo podstawową potrzebę poczucia bezpieczeństwa próbować zaspokoić. I robi to poprzez próbę kontroli. Kontrola jest drogą, prostą drogą do nieszczęścia, bo kontrola jest złudzeniem. Jak możesz kontrolować ten wszechświat, ten świat, który się tutaj wydarza, ten ogromny kosmos? Jak możesz kontrolować następny moment, nie wiesz, co przyjdzie, nie wiesz, co się wydarzy, możesz się spróbować zaopiekować, ale nigdy nie możesz kontrolować. Jak możesz kontrolować umysły innych ludzi? To jest jedno z największych złudzeń, jakim ulegamy. Kiedy nie masz granic, to bardzo, bardzo potrzebujesz kontrolować. Nie jesteś w stanie wypuścić, bo to jest jedyny substytut tego poczucia bezpieczeństwa, jedyna jakaś takie złudzenie, namiastka. Kiedy nie masz granic, to bardzo często masz różne uzależnienia, bo osoba bez granic jest osobą, która bardzo łatwo wchodzi w uzależnienia, dlatego że to jest właśnie brak tego mojego respektowania, mojego wewnętrznego nie. I bardzo ważne, kiedy jesteś osobą bez granic, to żyjesz w toksycznym wstydzie. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że czuje wstyd. My mamy dostęp dużo łatwiejszy do gniewu, smutku, tego typu emocji, poczucia zranienia, pustki, ale jeżeli doświadczyłeś jakiegokolwiek rodzaju traumy w dzieciństwie, to zawsze się to wiąże z toksycznym wstydem, dlatego że to jest proste wynikanie. Jeżeli dziecko
nie zostało przyjęte z miłością przez rodziców. To znaczy, że nie jest tego warte. Tak umysł dziecka to czyta. Czyli już na zawsze jest jakby zhańbione, jest okryte wstydem. Wstyd, że istnieje. Gdy nie masz granic, to nie szanujesz granic innych. I to może być taka trudna część do zobaczenia u siebie i też do zaakceptowania, dlatego że my bardzo cierpimy, gdy czujemy, że są przekraczane nasze granice i trudno nam jest zobaczyć, że my też przekraczamy granice innych osób. Będę mówić za chwilę o rodzajach granic i wtedy może będzie Wam łatwiej zobaczyć, fajnie sobie prześledzić wszystkie te, powiem o 5 rodzajach granic, jak i gdzie i z kim mogę próbować nadużywać, przekraczać, forsować jakoś te granice. Jak zobaczysz, gdzie próbujesz przekraczać, gdzie nie szanujesz granicy drugiej osoby, to jest to bardzo fajna i czytelna wskazówka, że w tym obszarze ja nie mam swoich granic, nie utrzymuję się w swoich granicach. Bo osoba bez granic ma taki schemat, który jest oczywiście schematem z dzieciństwa, że nieważne, możemy się strasznie ranić, możemy się strasznie krzywdzić, mogą się w tej relacji wydarzać straszne rzeczy, bardzo raniące, ale jedno, czego nie możemy, to się odseparować nawet na chwilę. Dlatego, jeżeli nie masz granic, to możesz mieć bardzo duży problem, może cię bardzo triggerować każda, nawet najmniejsza próba separacji jakiejś bliskiej ci osoby. Jeżeli na przykład jesteś w związku, albo może masz już dorosłe dzieci, to się wydarza w różnych relacjach, czy z przyjaciółmi bliskimi również. I ktoś na przykład na jakiś czas chciałby mieć troszeczkę więcej przestrzeni, dystansu, chciałby wyjść trochę poza ten kontakt. To może być tak, że bardzo źle to znosisz. Na przykład jesteś w związku właśnie i jest między wami jakiś konflikt i ta druga osoba mówi ci, słuchaj, ja potrzebuję kilka godzin. Ja nie mówię tutaj o takiej sytuacji, gdy ktoś nas karze, nie wiem, wielodniowym, czy nawet jeszcze dłuższym jakimś milczeniem, pochowaniem, obrażaniem. Ale jeżeli ktoś ci mówi, słuchaj, ja naprawdę potrzebuję parę godzin teraz, proszę nie pisz do mnie, nie dzwoń, ja chcę odpocząć, ja chcę z tym pobyć, ja chcę to sobie przeprocesować, a ty na przykład nie jesteś w stanie uszanować tej granicy i próbujesz ją forsować i właśnie piszesz, nie szanujesz tej przestrzeni drugiej osoby, jej nie. To jest to taka dość czytelna wskazówka, że nie masz swoich granic i przekraczasz, wchodzisz na teren tej drugiej osoby. I teraz o co chodzi z tymi granicami? Wydaje się, jakby granice miały ranić. Tak jakby granice były czymś wywołującym ból, cierpienie drugiej osoby. My nie chcemy, żeby nasi bliscy cierpieli. I tu się pojawia taki właśnie taki problem. My nie chcemy być egoistami. My chcemy, żeby osoby nam bliskie były szczęśliwe. My nie chcemy być sprawcą ich cierpienia. Nie chcemy być przyczyną ich bólu. I te granice, to stawianie granic wywołuje w nich ból. Więc to rodzi często takie niezrozumienie tego tematu. O co tu chodzi? Jeżeli ja bym chciała postawić granicę, to ją zrani, zaboli. I nawet kiedy to robimy, to potem na przykład doświadczamy wyrzutów sumienia, lęku, winy, wstydu i tak dalej. Bardzo często. Dlatego, że dostajemy taką informację zwrotną, że stawiając granicę, kogoś zraniliśmy. Co z tymi granicami? Czy one ranią? Słuchajcie, to, co nas rani, to nie są wasze granice. To, co ją rani, to są jej nieprawdziwe przekonania,
i jej neurotyzm. Ty nie jesteś za to odpowiedzialna. To nie jest twój problem. Granice chronią relacje. Relacja bez granic zamienia się w toksyczną masakrę, której każdy ma dość, z której każdy marzy, żeby się wyplątać. Jeżeli zależy ci na kimś, zacznij stawiać granice. To jest jedyna szansa na ocalenie tej relacji. To jest jedyna szansa na coś prawdziwego w tej relacji. Granice stawiane drugiej osobie są dla niej szansą. Bo kto tak histerycznie reaguje na granice? Histeryczny neurotyk. I twoje postawienie granic jest szansą dla tego histerycznego neurotyka na wzrost, na dojrzewanie, na wychodzenie z tego neurotyzmu. Ty stawiając granice, pomagasz tej osobie. Granice są nienegocjowalne, niedyskutowalne, nieprzesuwalne. Jeżeli czujesz w danym momencie, ja teraz potrzebuję przez pół godziny być sama, to jest moje chcę na ten moment. To nie ma nic wspólnego z tobą, że ja nie chcę być z tobą. To ma coś wspólnego tylko i wyłącznie ze mną, że ja chcę, potrzebuję pobyć teraz przez trochę sama. Stawianie granic nie jest robieniem krzywdy. Jeżeli to zrozumiesz, jeżeli to zobaczysz, stawianie granic jest szansą dla innych na ich stawianie granic, bo te osoby, które notorycznie nie szanują twoich granic, nawet nie dają takiej możliwości, żeby te granice tam zaistniały, to same nie mają granic. I to jest koszmar. Ty możesz być zmianą, ty możesz być tą zmianą w twojej rodzinie, w twoim bliskim otoczeniu. Gdy zaczniesz stawiać granice, inni będą ci zazdrościć. Będą chcieli tego samego dla siebie. I teraz jeszcze inny bardzo ważny temat z tego obszaru. Lęk twój, twój lęk przed stawianiem granic innym. Tym razem nie przed tym, że to ich zrani, ale przed tym, że ciebie odrzucą. Przed ich gniewem, przed ich rozczarowaniem. Zobacz. W głębi swojego serca ty nie chcesz być w relacji z osobą, która miałaby cię odrzucić, bo ty mówisz jej, czego chcesz, potrzebujesz i czego nie chcesz. Więc lepiej, czym prędzej użyj narzędzia granic, żeby sprawdzić, zweryfikować prawdziwość tej relacji. Nie chcesz być w takiej relacji, w której musiałbyś się bać. Nie mamy tych granic, bo żyliśmy z osobami, czyli naszymi rodzicami, którzy sami nie mieli granic. To jest takie najprostsze. Oni oczywiście przekraczają potem nasze granice, bo tak jak powiedziałam, ci, którzy nie mają granic, przekraczają granice innych. Granica to nie jest coś takiego, o co trzeba walczyć, wywalczać, wykłócać się. Jeżeli masz ochotę z kimś się kłócić, jeżeli czujesz się zraniony, to zawsze najpierw sprawdź, czy zachowałeś się właśnie w swoich własnych granicach oraz czy może to jest moment, kiedy ty nie respektujesz granic drugiej osoby, nie zgadzasz się na nie. Bo jeżeli nie mamy granic, to granice drugiej osoby wywołują gniew. Jeżeli jesteś dzieckiem rodziców, którzy nie mieli granic, nie mają granic, to twoje nie jako małego dziecka wywoływało w nich gniew, wściekłość. Twoje nie prawdopodobnie spotykało się właśnie z tego typu reakcjami twoich rodziców.
Więc umysł zaczął czytać nie jako zagrażające życiu, dlatego że dla dziecka odrzucenie rodziców, nawet takie emocjonalne odrzucenie, jest zagrożeniem życia. Dla dziecka wszystko jest lepsze niż odrzucenie. Tak bardzo różni się nasz świat, świat dorosłej osoby od świata dziecka. Właśnie dlatego, że dla dziecka naprawdę wszystko jest lepsze niż odrzucenie. Dziecko po prostu nie przeżyje samo. I dlatego my mamy te przekonania w sobie, że nie przeżyje sama. A to jest z dzieciństwa, to jest dziecka, dlatego że świetnie sobie poradzisz sama. Świetnie sobie poradzisz sam. Co tak naprawdę oznacza, że my jesteśmy właśnie nieszczęśliwi i tak bardzo cierpimy i nie mamy granic i nie mamy tyle trudnych emocji, ciągle nas tyle rzeczy triggeruje, ciągle doświadczamy tyle bólu. To wszystko sprowadza się do kwestii umysłu i jego przekonań. Całe nasze nieszczęście stamtąd pochodzi. Bo zobacz, nawet jeżeli by ktoś cię odrzucił, teraz jako dorosłą osobę, ból związany z utratą jest prawdą o takiej tego typu sytuacji, ale to nie jest cała prawda. W przypadku dorosłej osoby cała prawda zawiera także element, co zyskujesz. Dorosła osoba doświadcza życia, które jest procesem. I zawsze, jak coś tracisz, to w to miejsce pojawia się przestrzeń, której nie miałaś, nie miałeś, na coś nowego. I to jest cała prawda. Część prawdy to utrata, ale dopełnia ten obraz prawdy, że zyskujesz. A dziecko tego nie miało. Dziecko walczyło o życie. Jeżeli musiało walczyć o życie, to umysł potem cały czas ma niezweryfikowane te przekonania, że odrzucenie jest zagrożeniem życia. To jest bardzo trudny temat. To jest coś, co szantażuje nam życie. Lęk przed odrzuceniem nas ciągle szantażuje. We wszystkich obszarach. Nie możesz być wolny. Nie możesz doświadczać swojego życia w zgodzie z sobą, ze swoją własną prawdą, bo cię szantażuje ten lęk przed odrzuceniem. I teraz zobacz, jeżeli doświadczasz odrzucenia, to są momenty w ciągu dnia, gdzie ta utrata jest rzeczywista. Czyli jeżeli na przykład żyjesz z kimś i ta osoba odchodzi, cię opuszcza, to może widzicie się rano, widzicie się po południu, wieczorem, może macie wspólne także noce. I to są te momenty, kiedy tego nie będzie, kiedy doświadczasz utraty. Ale jest szereg momentów w ciągu dnia, które dopóki nie zaczniesz myśleć o tym, są dokładnie takie same jak przed porzuceniem. Jeżeli idziesz do pracy, to tak samo pracujesz. Porzucenie nie ma na to realnego wpływu, dopóki nie wprowadzisz myśli o porzuceniu. Chcę, żebyście zobaczyli, że to, co mnie unieszczęśliwia, to są moje myśli. Moja interpretacja rzeczywistości. To, jak nazywam pewne rzeczy, co one dla mnie oznaczają, a to wszystko pochodzi z przekonań, z dzieciństwa. Z dzieciństwa dziecko było w kompletnie innej sytuacji niż ty dorosły. Przez tą swoją kompletną, całkowitą zależność życiową i emocjonalną. Po prostu jego życie w faktyczny sposób zależało od rodziców. Twoje życie nie zależy już od nikogo. Jesteś wolny. Jesteś wolna już teraz.
i granice są tak bardzo ważne, dlatego że postawienie granicy dziś może cię uwolnić. Możesz doświadczyć. Postawienie granicy jest jak takie, może być dla ciebie odczute jako takie jednorazowe odcięcie tych więzów, które cię trzymają, które cię pętają, nie dają ci normalnie żyć. Nie czekaj, aż nie będzie lęku, bo boisz się, możesz powiedzieć, ale ja właśnie o to chodzi, ja słucham tego live'a, bo chcę, żebyś mi powiedziała, jak się przestać bać stawiać granice, bo ja właśnie nie potrafię stawiać granic, bo ja się boję. Otóż chcę ci powiedzieć, że takiej recepty ci nie dam, jak się przestać bać stawiać granice, dlatego że potrzebujesz zrozumieć, że żyjesz w takim lęku, bo nie masz granic. Rozumiesz? Żeby przestać się bać, najpierw musisz zacząć stawiać granice. Ileś lat temu mi bardzo pomogło wizualizowanie sobie za każdym razem, jak miałam powiedzieć nie, nie chcę. Wizualizowałam sobie, że skaczę na bungee, że skaczę, nie wiem, co będzie, nie wiem, co się wydarzy. Ja tylko mam powiedzieć nie, czyli ja mam tylko skoczyć. Potem się nie tłumaczyć, nie usprawiedliwiać, nie ciągnąć, nie odpowiadać. Mam tylko powiedzieć nie, skocz. I pozwól tej sytuacji płynąć. Reszta już nie należy do ciebie. Jest wspaniałe uczucie, słuchajcie, niesamowite. Niesamowite. Nic cię może tak nie zbliży do samego siebie, do samej siebie, jak to. Odzyskasz zaufanie do samego siebie. I tylko kilka pierwszych razy będzie takie trudne. Potem już naprawdę coraz łatwiej, wręcz w pewnym sensie potem jest coś takiego, że wręcz czekasz na to, żeby móc to powiedzieć, żeby móc powiedzieć to nie, bo jest tak piękne to doświadczać. Upewnij się, rób to tak długo, aż będziesz mieć pewność, że jesteś w stanie powiedzieć nie każdemu. Zawsze. To nie oznacza, że masz to nie mówić każdemu i zawsze. Ale sprawdzaj ze sobą. Czy teraz byłabym w stanie powiedzieć nie? I na początku, jak zaczynasz świadomie, zapraszam was teraz do tego. Nie czekajcie z tym. Nie czekajcie. Zacznijcie skakać. Jeżeli wchodzisz w ten proces uczenia się, bo to jest po prostu uczenie się też, stawiania granic. Ktoś cię o coś prosi, o pomoc na przykład, to sprawdź ze sobą, czy jesteś w stanie tej osobie odmówić. Jeżeli czujesz, że nie, czujesz paniczny lęk, nigdy tej osobie nie odmówiłeś, bardzo ci na niej zależy, to jej odmów teraz. To powiedz jej nie. Będziesz wolna. To jest prosta droga do wyjścia z zależności, która cię dusi. Pięć najważniejszych granic to tak, fizyczna, materialna, mentalna, emocjonalna, granica związana z twoim czasem i energią. Tyle mamy takich podstawowych, najważniejszych obszarów, w których mamy swoje granice. W każdym z tych obszarów masz swoje granice. To jest normalne. Tak ma być. Jeśli nie masz granic, to nie jest normalne. Jeśli twoi bliscy nie mają granic, to jest nienormalne. Jeśli twoi bliscy nie respektują twoich granic, to jest nienormalne. Granice są normalne.
Granice fizyczne to oczywiście takie związane z fizyczną odległością pomiędzy mną a drugą osobą. Ty masz prawo decydować, w jakiej odległości fizycznej chcesz być wobec drugiej osoby. To dotyczy często takich relacji, gdzie dopiero poznajemy się z kimś, albo ta osoba, nie jesteśmy z nią jakoś blisko, przynajmniej w naszym odczuciu, bo w naszych granicach chodzi o to, jak my widzimy pewne rzeczy. A ta osoba na przykład przekracza dystans, taki tą naszą fizyczną przestrzeń komfortu. Każdy z nas ma troszeczkę inną. To się wiąże też z kulturą. W naszej kulturze to się chyba określa jako jakieś takie przynajmniej te 30 centymetrów, ale każdy ma jeszcze jakby tutaj swoją taką regulację indywidualną i masz słuchać siebie. Jeżeli czujesz, że jest dla ciebie za blisko, ktoś przyszedł o te 10 centymetrów za blisko, to masz prawo zareagować. Masz obowiązek zareagować. Więc to jest związane z tą fizyczną odległością. Jeżeli na przykład, nie wiem, siedzisz sobie gdzieś i ktoś siada obok ciebie, zaraz obok ciebie, także praktycznie jakby czujesz ciepło tej drugiej osoby, albo wręcz dotyka ciebie i ty tego nie chcesz, nie życzysz sobie, to się odsuwasz i mówisz, wolę, żebyśmy siedzieli w takiej odległości. Pamiętaj, granice są niedyskutowalne. Ty nie masz ich kwestionować sama ze sobą, bo to jest to, co sobie sami robimy. Próbujesz negocjować ze sobą swoje granice. Robisz sobie dużą krzywdę. I oczywiście, gdy już tą granicę zakomunikujesz, to ona nie jest dyskutowalna i negocjowalna dla tej drugiej osoby. Jeżeli ta druga osoba próbuje albo próbuje wymusić na tobie, że ty masz się wytłumaczyć z tego, dlaczego, ale granic nie tłumaczymy. Granice zawsze komunikujemy z poziomu ja tak czuję. I to nie jest negocjowalne. Ja tak czuję. Co tu można wynegocjować? Co ty chcesz tu negocjować z sobą? Jeżeli mówisz coś, ja tak czuję, a druga osoba próbuje wymusić na tobie, że ty masz się z tego tłumaczyć, że dlaczego ty tak czujesz, że może nie powinnaś tak czuć, to jest przekroczenie granicy emocjonalnej. I znowu, jeżeli ty na przykład czujesz, ja nie chcę, żeby ta osoba siedziała tak blisko mnie, ale zaczynasz w głowie negocjować i dyskutować tą granicę ze sobą, ale w sumie czemu, nie przesadzaj, coś tam. Przekroczyłaś właśnie swoją granicę. Nie zachowałaś się w swoich własnych granicach. Fizyczne granice to również komentarze innych na temat na przykład naszego wyglądu. I co bardzo ważne, często również komentarze te tak zwane pozytywne, czyli o, ładnie dzisiaj wyglądasz, o, fajną masz figurę, o, coś tam. Takie mogą być to też komentarze seksualne. Jeżeli tylko czujesz, że tego sobie nie życzysz, to o tym mówisz. I znowu. Nie czuję się dobrze, kiedy komentujesz w ten sposób mój wygląd. Nie chcę tego. Od razu może powiem o tym sposobie komunikacji. Taka najprostsza zasada, jeżeli nie wiesz jak, nie wiesz jak, to najprostsza zasada jest taka: doceń coś i powiedz, co czujesz. A czujesz zazwyczaj, jeżeli chodzi o więcej, że nie chcę. Nie chcę albo chcę. To jest to, co czujesz. Czuję, że chcę. Czuję, że nie chcę. Ale najpierw możesz coś docenić. Chyba, że ktoś po prostu chamsko się zachowuje, to po prostu nie rób tego, nie chcę tego i tak dalej. Ja tutaj mówię jakby o takiej komunikacji w bliskich relacjach, tak? Czyli na przykład twoi rodzice, twoja babcia, twoje dzieci, twój partner, twoi przyjaciele. Na przykład ktoś właśnie komentuje twój wygląd właśnie w taki sposób. Na przykład twoją figurę, cokolwiek, to możesz powiedzieć: doceniam to, co mówisz, ale czuję się źle, kiedy komentujesz w ten sposób mój wygląd. Więc wolałabym, żebyś tego nie robił. No.
Albo ktoś cię zaprasza na imprezę na przykład, a ty nie masz ochoty pójść. Boisz się odmówić. To możesz powiedzieć na przykład docenić, czyli na pewno to będzie super impreza i myślę, że będziecie mieć super czas. Jednak czuję, że jestem istotnie obciążona. I to byłoby dla mnie za dużo, dlatego nie przyjdę tym razem. Teraz granice mentalne, materialne, to jest też bardzo ważne. Twoje rzeczy są twoje. Masz prawo ich nie pożyczać. Czasami jesteśmy w sytuacji, kiedy, nie wiem, ktoś notorycznie chce od nas coś pożyczać. Czasem może masz znajomego, który, nie wiem, średnio raz na tydzień chce pożyczać twój samochód. Albo, a potem na przykład oddaje go nie do końca w takim stanie, w jakim był, czyli na przykład jest brudno w środku, albo coś takiego, albo ktoś od ciebie ciągle pożycza książki i notorycznie nie daje, albo ktoś lubi pożyczać od ciebie pieniądze i ty już masz tego po prostu dosyć, albo ktoś chce coś od ciebie pożyczyć, a ty się wstydzisz zapytać, kiedy odda. Albo ktoś odejdzie ci zniszczone i się wstydzisz to skomentować. To jest wszystko zdradzanie i nieutrzymywanie się swoich granic. Dlatego, że możesz odpuścić. Właśnie, bo to jest jeszcze kolejna rzecz. Ktoś mi oddaje zniszczone. Ja mogę to odpuścić. Albo nie mam ochoty już tej osobie czegoś tam pożyczać, ale pożyczę jednak. Ale wiecie, kiedy to ma tylko sens? Kiedy ja jestem pewna, że ja nie robię tego, dlatego że się boję odmówić. Najpierw muszę to mieć na maksa, na 100% sprawdzone, że ja tej osobie w tej sytuacji nie miałabym problemu. I mówiąc, nie miałabym problemu, nie oznacza to, że nie czułabym jakichś na przykład trudnych emocji z tym związanych. Tylko że te trudne emocje już w żaden sposób nie powstrzymują mnie przedstawianie moich granic. Robię to pomimo nich. Razem z nimi. One temu towarzyszą. To jest okej. Więc jeżeli na przykład ktoś znowu przyszedł po pieniądze i miał takie wewnętrzne, nie znowu, w sumie ostatnio oddawał 3 razy dłużej niż obiecywał. Nie chcę za bardzo, ale coś tam, siedzimy, wypijemy herbatę i wiesz co, dobra, pożyczyć te pieniądze. Ale to robię dlatego, że czasami miłość może transcendować, że tak użyję takiego słowa, asertywność. Bo asertywność to jest właściwie stawianie i utrzymywanie się w swoich granicach. Bo asertywność nie jest celem rozwoju. Celem rozwoju jest miłość. Ale miłość może się rzeczywiście wydarzać tylko z tej prawdziwej przestrzeni w tobie. Kiedy nie robisz tego z lęku, nie istnieje miłość z lęku. Jeżeli boisz się być egoistą, nie chcesz stawiać granic, bo boisz się być egoistą, to wiedz, że nie stawianie granic jest dużo bardziej egoistyczne, bo jest po pierwsze manipulowanie sytuacją, jest manipulowaniem drugą osobą i ma na celu coś zapewnić tobie. Ty nie stawiasz granic ze swoich egoistycznych powodów, bo nie chcesz czegoś stracić albo chcesz coś uzyskać. Natomiast stawianie granicy jest uwolnieniem siebie i tej drugiej osoby. Jest wypuszczeniem jej na wolność. Stawianie granicy jest jakby takim powiedzeniem tej drugiej osobie: słuchaj, tu jest moja granica, ale ty masz prawo. Jesteś wolny, masz prawo teraz zareagować jak chcesz i zrobić co chcesz, i ty też masz prawo stawiać granice. Jesteśmy wolni. Uwalniasz siebie i tą drugą osobę. Jesteś uczciwy. Masz odwagę. Weź w prawdę. To jest niezwykłe, niesamowite, naprawdę to jest piękne. I tak jak mówiłam, to daje szansę na wzrost tej drugiej osobie.
Nawet jeżeli to się będzie odbywało w trudnych dla niej emocjach, to pamiętajcie, że trudne emocje nie oznaczają, że dzieje się coś złego. Często rozwojowi towarzyszą trudne emocje. Jeżeli stawiasz granicę swojej mamie i ona po prostu zaczyna histeryzować i coś tam obwiniać cię i w ogóle, to pozwól jej przez to przejść. Ona jest w jakimś swoim procesie. Pamiętaj, to może jej wyjść tylko na dobre. Naprawdę. Przeczekaj to. Nie wchodź w to. Nie tłumacz się. Nigdy się nie tłumacz ze swoich granic. Co najwyżej możesz ją zakomunikować ponownie, tą granicę. W taki sam sposób, czy bardzo podobny. Żeby przejść do tego etapu, że nie chcę, ale pożyczam, najpierw się upewnij, że powiedziałeś wystarczająco dużo razy nie. To słuchajcie, jeżeli boisz się odrzucenia, to najlepszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić, zaryzykować. Zaryzykować, że odrzucenie może się wydarzyć właśnie przez postawienie granicy. Bo jeżeli wejdziesz w to, czego się tak cholernie boisz i co cię szantażuje całe twoje życie, to nie będzie już niczego, co cię będzie szantażowało. Rozumiesz? Jeżeli bardzo boję się, że on się rozczaruje, że ona się rozczaruje, to postaw granicę, skocz na bungee i pozwól, żeby się stało. Może być, że się stanie, może być, że się nie stanie, ale pozwól, zgódź się wewnętrznie, okej, niech się stanie. Niech się stanie. Bo druga osoba ma prawo do swojej reakcji. Ale twoje życie nie zależy od tego. Pozwól sobie to poczuć. Pozwól sobie to doświadczyć. Dobrze. Granice mentalne. Trzeci rodzaj granic. Bardzo ważna granica. Bardzo często przekraczana. Ta granica jest bardzo mocno, wydaje mi się, też w Polsce związana z takim monokulturowym, monoreligijnym środowiskiem. Jednak, mimo wszystko, ja pamiętam, ja byłam wychowywana bardzo religijnie i potem jeszcze przez wiele lat, już jako dorosła osoba, byłam w takiej wspólnocie religijnej. I pamiętam, że bardzo źle znosiłam, gdy osoby, które uważałam za bliskie mi, miały inne poglądy na takie ważne dla mnie tematy. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Uważałam to tylko za osobistą obrazę. Więc granice mentalne to są moje opinie, moje poglądy i oczywiście znowu opinie i poglądy drugiej osoby. Możecie z najbliższą ci osobą mieć kompletnie różne opinie na nawet najbardziej istotne jakieś takie tematy. Można mieć różne opinie. Jeżeli czujesz, że ktoś próbuje, że ktoś nie szanuje twojej opinii, albo że ty się boisz wyrazić swojej opinii, to znowu nie utrzymujesz się w swoich własnych granicach. Możesz powiedzieć, wiesz, ja uważam inaczej. Ja to widzę inaczej. Również bardzo ważna rzecz. U mnie też to tak działało. Bardzo przekraczałam tą granicę, że cokolwiek, o cokolwiek mnie zapytał dotyczącego mnie, moich bardzo intymnych, osobistych rzeczy, uczuć, doświadczeń czy cokolwiek, to ja uważałam, że ja mam obowiązek odpowiedzieć. Tak jakby sprzedawałam siebie. Teraz dużo o sobie mówię, ale to jest mój wybór. Kiedyś po prostu nie uważałam, że ja mam wybór. Że jeżeli ktoś ma ochotę coś wiedzieć na mój temat, to ja nie mam prawa nie powiedzieć. Granica mentalna.
Masz prawo nie odpowiadać na pytania, na które nie chcesz. Masz prawo. Masz prawo nie mówić o jakichś obszarach swojego życia, nawet bliskim osobom. Nawet bliskim osobom. One mają prawo nie mówić tobie o wszystkim zawsze, kiedy ty tego żądasz. W ogóle nie mamy prawa żądać tego, ale zawsze, gdybyś chciała wiedzieć, ta osoba się powie, wiesz co, ja nie chcę teraz o tym mówić. I ty próbujesz to forsować. Przekraczasz granice. Granice są święte. Granice emocjonalne, kochani. Bardzo ważne. Jeżeli mówisz, że coś czujesz, a ktoś cię za to oskarża, krytykuje, chce, żebyś się z tego tłumaczyła, dlaczego ty tak czujesz, to przekracza twoją granicę. Jeżeli ty to robisz, to ty przekraczasz. Może być jedna sytuacja, w której będziesz z drugą osobą i możecie mieć dwa kompletnie, totalnie różne doświadczenia emocjonalne odnośnie tej sytuacji i to jest ok. To nie jest coś, o czym się dyskutuje, to jest coś, czym można się podzielić. Ty możesz się czuć zraniona w tej sytuacji i ona, ta druga osoba albo on też może się czuć zraniony. Nie myśl, że tylko ty masz prawo być zraniona. Ale ty też masz prawo czuć się zraniona, jeżeli tak czujesz. Ale fajnie by było zobaczyć, że i usłyszeć, co ta druga osoba mówi również. I granica piąta, granica twojego czasu i twojej energii, jakkolwiek to nazwiesz, to jest jakby to samo. Masz prawo odmówić, że nie chcesz gdzieś pójść, że nie chcesz się spotkać, że nie chcesz odebrać, że nie chcesz tak często rozmawiać przez telefon. To jest twój czas i twoja energia. Zobacz. Tak naprawdę jedyne, co mamy w życiu, to jest moja energia życiowa. Mój czas. Mój moment. To, komu ja to udostępnia, mój czas, moją energię życiową. To jest mój święty wybór. Mogę nie chcieć rozmawiać z bardzo dobrą przyjaciółką co drugi dzień. Mogę nie chcieć, chociaż ją bardzo kocham. Mogę nie chcieć rozmawiać raz w tygodniu przez telefon z moją mamą. Mogę nie chcieć, żeby babcia przychodziła do mnie codziennie. Po prostu mogę tego nie chcieć, bo ja dysponuję i rozporządzam moim świętym czasem i energią życiową. Nawet jak kogoś kocham, to mogę nie chcieć się spotkać. Jeżeli nie chcesz się z nią spotykać, to nie inicjuj tych spotkań. Jeżeli ona pisze cię, zaprasza gdzieś, czy że ona przyjdzie, się sama zaprasza albo dzwoni i tak dalej, to powiedz, że teraz nie chcesz się spotkać. Komunikujemy granice zawsze z przestrzeni prawdy, więc chodzi o to, żeby nie kłamać. Nie jest postawieniem granicy na wymyślanie czegoś tam, jakiejś opowieści, bo wiesz co, ja muszę teraz zakupy i coś tam, a wcale nie musisz. Nie. Ale postawienie granicy też nie oznacza, że masz mówić wszystko, bo wiesz, bo ja teraz się czuję. Nie, mówisz to, co chcesz, ale z przestrzeni prawdy. Czyli możesz na przykład powiedzieć, co jest dla ciebie prawdziwe, jeśli jest na przykład jestem ostatnio zmęczona, przytłoczona. Chciałabym, też to jest dobre powiedzieć, wiesz, nie chcę się teraz spotykać, bo chciałabym po prostu więcej czasu poświęcić sobie. Potrzebuję teraz tego. Doceniam
Wiem, że doceniam tą naszą relację, doceniam to, że się poznałyśmy na przykład, ale ja mam teraz taki czas, że chciałabym więcej czasu spędzać sama z sobą. Naprawdę, naprawdę, szanujcie swoją energię życiową. To jest coś najcenniejszego, co masz. Ja, moją energię życiową i mój czas, mój święty czas, chcę poświęcać ludziom, których kocham, którzy są dla mnie bliscy. Nie mam ani odrobiny czasu, ani energii na relacje, których nie chcę. To nie oznacza, że ta osoba jest zła, gorsza. Są ludzie, którzy ze mną nie chcieliby przebywać. To nie znaczy, że jestem zła czy gorsza. Po prostu tak to działa i do tego mamy prawo. I to jest super. To jest wspaniałe. Dlatego, że jeżeli ta osoba nie chce ze mną przebywać, to bardzo dobrze, bo ja nie chcę, żeby ze mną przebywał ktoś, kto nie chce, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Ja w pewnym sensie chcę, żeby ta osoba mnie odrzuciła. Chcę. Bo najmniej chcę, żeby ktoś przebywał ze mną nie chcąc tego. To jest coś, czego chcę najmniej. Jeżeli robisz to wbrew sobie, przebywasz z tą osobą, nie rób tego. Nie rób tego. Możesz powiedzieć, że wiesz, ostatnio spotykałyśmy się dosyć często i po prostu ja czuję, że w tym momencie mojego życia taka częstotliwość jest dla mnie za duża. To jeżeli mówisz, że szkoda mi jej, że coś tam. To jest oszukiwanie siebie, dlatego że ty masz nie zdradzać siebie. To jest twoje zadanie życiowe. To jest twoje życiowe zadanie. Tylko z takiego miejsca możesz czuć, że żyjesz. A ponieważ nie masz granic, to ciągle życie cię wpierdziela w sytuacje, po prostu w których się dusisz, z których się boisz wyjść. Zacznij to wszystko ucinać, jedno po drugim. Zrób sobie taką medytację, wejdź w siebie w kompletnej szczerości i weź kartkę i długopis i zacznij pisać wszystkie sytuacje, z których chciałabyś wyjść, wszystkie relacje, z których chciałabyś wyjść, wszystkie zobowiązania, z których chciałbyś wyjść. Uważam, że w Polsce jest dużo takich przekonań, bo mówiłam, że unieszczęśliwiają nas przekonania. W Polsce jest dużo takich przekonań, które są związane też jakby z religią, z kulturą. Podpowiada nam czasem takie jako jedyne rozwiązania, jakieś takie obietnice albo obietnice do końca życia, jakieś przysięgi. Jest kolejne przekonanie, że pewnych zobowiązań nie możesz zakończyć, że bo jesteś wtedy złą osobą. To nie jest, że masz swoje wewnętrzne nie, na przykład od lat, że nie chcesz, że nie chcesz, że nie dajesz rady. Więc zrób sobie taką listę takich zobowiązań, takich relacji, takich sytuacji, takich projektów, cokolwiek to jest. I wybierz z tej listy pierwszą rzecz, która najbardziej ci ciąży, która cię przydusza na maksa. Powiedz najpierw tej rzeczy nie, czy tej sytuacji, czy tej relacji. Powiedz temu nie. Wejdź świadomie z tym lękiem, który masz i skocz. Powiedz temu nie. A potem po kolei kolejnym rzeczom z tej listy. I teraz jak stawiamy granice? Sprawdzamy ze sobą najpierw oczywiście, gdzie jest moje nie. Potem to komunikujemy, czyli oświadczamy. Zdanie oznajmujące.
Oświadczam. Nie mówię oświadczam, ale to jest, ma taką formę. Możesz użyć takiej techniki też jakby odwlekania odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli to jest związane z jakimś zaproszeniem do jakiegoś projektu, do zrobienia czegoś, do pójścia gdzieś razem do spotkania, do pójścia na imprezę, cokolwiek. I ty dopiero zaczynasz budować te swoje granice. I nie wiesz, jeszcze nie umiesz. To na początek zawsze używaj to. Wiesz co, daj mi chwilkę, daj mi się zastanowić, wrócę do ciebie z tym jutro, albo za godzinę, albo za dwie, zależy, jeżeli to jest zaproszenie na wieczór, to wiesz co, odzwonię do ciebie za 2 godziny, albo napiszę do ciebie za 2 godziny. I na początek, jeżeli naprawdę masz bardzo silny lęk, to ten skok troszeczkę możesz zrobić taki bardziej sukurowany, czyli bądź dla siebie wyrozumiały, wyrozumiała i możesz na przykład napisać SMS-a, nie musisz koniecznie konfrontować się, nie musisz wybierać tej najtrudniejszej opcji, w jaki sposób, w jaki byś postawiła tą granicę. Napisz na przykład SMS-a. Właśnie jedno zdanie doceniające, jedno zdanie informujące o tobie, o tobie. I wtedy ta druga osoba, nie ma tam niczego w tej informacji, co ta druga osoba mogłaby dobrać jako atak, zarzut. Albo, że to coś z nią jest nie tak, albo, że to w ogóle jest coś z nią związanego. Nie, twoje nie jest zawsze związane z tobą, że ty czegoś nie chcesz, że ty z czymś się źle czujesz, że ty czegoś teraz potrzebujesz innego. Więc sprawdzamy ze sobą, co tam się dzieje, komunikujemy i teraz trzecie, przyjmujemy reakcję tej drugiej osoby. Jeżeli oczekuję, że druga osoba będzie klaskała ze szczęścia, zwłaszcza w relacjach, w których nie było granic, no to pewnie tak nie będzie. Pozwól. To jest też prawo tej drugiej osoby. Pozwól jej zareagować, poczuć to, co ma do poczucia. To jest jej prawo, to są jej emocje. Ale utrzymaj się w swoich granicach, to jest punkt czwarty. Utrzymaj się w swoich granicach. Możesz powiedzieć, jeżeli na przykład babcia histeryzuje, czy mama histeryzuje, że jesteś jej całym życiem i nie wiadomo co jeszcze, to możesz powiedzieć, mamo, w naszej relacji nigdy nie było granic i rozumiem, że jest ci trudno to przyjąć, ale teraz nasza relacja będzie miała nasze osobiste granice. Ja mam prawo postawić granice i ty masz prawo. Możesz też powiedzieć, mamo, nieszanowanie moich granic jest bardzo toksyczne. Ja nie chcę, żeby nasza relacja była toksyczna. Możesz też powiedzieć, mamo, widzę, że jest ci trudno, że doświadczasz teraz trudnych emocji. I tyle. I utrzymujesz się w swoich granicach. Możesz okazać zrozumienie, wyrazić to zrozumienie wobec jej emocji. Możesz popatrzeć na nią z miłością. Ona naprawdę, naprawdę pewnie nie wie, co się dzieje. Ale ona nie cierpi przez twoją granicę. Ona cierpi przez swój histeryczny neurotyzm. I ty swoim brakiem granic utrzymujesz ją w tym neurotyzmie. Rozumiecie? Tak to działa. Napisałam sobie to jeszcze tylko właśnie, że stawianie granic jest też taką praktyką duchową. Możesz też do tego podejść. Jest wprowadzaniem przestrzeni wolności i prawdy w twoje życie i to będzie się rozprzestrzeniało. To jest duża zmiana. Relacje, w których nie było granic, to jest ogromna zmiana i ona wprowadza dużo trudnych emocji, ale te trudne emocje towarzyszą zmianie na lepsze. Więc to jest okej, że one są.
pozwól im być. To jest ok. Więc kochani, dziękuję Wam, że byliście. Mam nadzieję, że coś Wam dało. Piszcie w komentarzach. Ściskam Was bardzo. Dbajcie o siebie.